Siemano ludziska, z tej strony Wojciech i witam Was w 27. odcinku FIFA Ultimate Team. Eee, no i co, będzie sobie coś tam leciało, wcale oczywiście standardowy gameplay jakiś tam się będzie dział. Eee, w ogóle skład przeciwnika całkiem, 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 całkiem dobra. Chelsea i PSG praktycznie tylko i wyłącznie, ale powiedzmy, że prawie, że hybryda. Dobra, eee, no, nawet nie Mix, ale cicho. Eee, na początek, jeżeli nie widzieliście wczorajszego filmu z Pink Slipsami, no to wow. Zapraszam Was serdecznie do oglądania, bo jest to chyba jeden z moich ulubionych filmów, jakie do tej pory się na kanale pojawiły, także, także myślę, że warte rozkmienia, naprawdę, bo, bo całkiem, całkiem mi się zdaje, że dobrze wyszedł. Um. Więc tak, wiem, że dzisiaj i wczoraj miały być dwa konkretne filmy, miały być typowe składy Bundesliga oraz właśnie mm, Pink Slipsy. Pink Slipsy się pojawiły, typowe składy się nie pojawią. E, mam problem, nie mam pojęcia jak go rozwiązać, bo e, Audacity się coś zaczęło kłócić z Action'em i w momencie kiedy zaczynam nagrywać action to Audacity ścisza mi plik, także nie da się go używać e, No wiecie, w tym momencie to nie działa, bo ja w tym momencie nie nagrywam, tylko oglądam sobie w Windows Media Player Film już zmontowany i nagrany wcześniej. Natomiast kiedy nagrywam na żywo, jest to problem, bo audio później trzeba podgłaśniać. Ono jest nieodszumione, bo nie, dam, nie ma czego odszumić, bo odszumiłbym też zwykłe. No, nie, nie będę wam tłumaczył, ale po prostu głupie to jest. Głupie! W ogóle skład kolumbijski z Bufonem. To jest ciekawa rzecz. Mm. I wow, jedno hazard ładnie. Ehm, no jest to. Problem techniczny, muszę pogrzebać trochę, zobaczyć co się będzie działo. Do tego mój komputer ostatnio coś wariuje. Myślę, że będę musiał sobie e, tak z, zrobić, tak jak w tym pięknym wierszyku. Gdy ci smutno, gdy ci źle, je w niej format dysku C. No i chyba będę musiał właśnie takiego dokonać. To w ogóle hard kolejno wspaniała, e, wspaniały bubel a Tym razem tylko, że ja go zrobiłem. E, więc w związku z tym nagram to dzisiaj. Jutro filmu na... Ja wiem tak 95% nie będzie, znaczy dobra, nie będę już założyć 95, 80%. Bo możliwe, że dzisiaj jeszcze zmontuję odcinek, i jeżeli będę miał czas go nagrać jakoś e, taki wiecie, że food zwykły, to, to możliwe, że się pojawi, natomiast typowe składy będą jakoś na tygodniu e, albo w przyszły weekend. Y, może w przyszły weekend razem z następnym, chociaż nie chciałbym na tygodni i w weekend wrzucić już kolejne typowe składy, ale zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Y, Muszę to jeszcze przemyśleć. Dobra, to, to, był, to były sezony, to już Liga Druga w tym momencie. Ehm, no więc, nie, nie wiem, muszę coś pokminić, jakoś zobaczyć. Ale najważniejsze, że filmy się w miarę, w miarę trzymają. Możliwe, że zrobię sobie taką małą przerwę w poniedziałek. Zauważyłem, że jakoś tak w poniedziałki z reguły wychodzi, że kończą mi się materiały albo coś tam, i z reguły to właśnie w poniedziałek jest tym dniem, który przerywa serię filmów. Ale myślę, że to właśnie dobry dzień, żebyście mieli czas nadrobić, jeżeli nie oglądaliście tych wszystkich filmów, no bo jakby jest ich dosyć sporo, więc możliwe, że większość osób nie ma tyle, aż tyle czasu, żeby oglądać wszystko, ale możliwe, że macie, to też jest spoko, jeżeli oglądacie wszystko od razu. Ale zawsze można obejrzeć drugi raz i nabić jeszcze wyświetlenia i poklikać w reklamy. Nie, nie, no nie mogę nabrać do klikania w reklam. Nie, nie, znaczy, nie, nie, nie mogę wam powiedzieć, żebyście to robili, bo, bo wcale nie, nie, nie. Nie, nie namawiam, o tak powiem. To w ogóle mm, chciałem, żeby azart strzelił z różnego, ale znaczy z wolnego, ale coś mi się nie udało. No i to świetnie pokazuje, jak ten mecz przebiegał. No nie miałem kompletnie szans, cały czas słupki, poprzeczki i tak dalej, więc niestety przegrywamy. Zobaczymy w kolejnym odcinku, co się weź, jakie to miało, jakie wnioski wyciągnąłem z tego meczu. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. To było na tyle, jak się podobała Łapka w górę. Zapraszam na kolejne filmy, prawdopodobnie we wtorek. Także do zobaczenia właśnie we wtorek. Na razie, cześć.